Zaczęło nam się spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Griezmann. Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. Daje radę Kasper Schmeichel, a zdawało się, że piłka jest poza jego zasięgiem. No i po tej interwencji oczywiście zaczniemy z narożnika boiska. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Duńczycy coraz śmielej. Zbliżają się do bramki rywala. Teraz będzie niebezpiecznie. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Thomas Delaney. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Griezmann. Piłkę ma teraz Paul Pogba. Griezmann, będzie groźnie. Niedokładne teraz podanie. Kibice krzyczą, żeby strzelał. Coman. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Benzema. Do podania dochodzi Benzema. To musi być bramka. I jest, proszę Państwa. Karim Benzema jako pierwszy wpisuje się dzisiaj na listę strzelców. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Czy strzeli? Wybronił to. Ale co teraz? Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Opłacił się ten wślizg. Odbiera piłkę. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? No tak. Ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. To już, proszę Państwa, oglądamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Teo przy piłce. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba, Jacku, spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. No, ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył, uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Antoine Griezmann. Mbappé, wciąż Kylian Mbappé, indywidualna akcja Francuza. Tu musi być gol! Nie myli się teraz, pakuje piłkę do pustej bramki. Francuzi na prowadzeniu, ciekawe czy zadowolą się wynikiem. Piłka znajduje teraz Benzemę. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? A więc mamy 3-1. Piłka teraz u Eriksena. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. 10 minut do końca tego meczu. Mikkel Damsgaard. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Dzięki temu mogą wrócić do gry. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Na tablicy wyników mamy 3-2. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania! A zatem mamy koniec meczu i remisowy wynik, który wisiał w powietrzu, trafia do oficjalnego protokołu.
Jedno jest pewne, kibice obu drużyn zgodnie będą twierdzili, że to ich ekipa była dziś lepsza i trzeba przyznać, że każda z nich miała lepsze okresy gry, lecz ostatecznie żadna nie postawiła kropki nad i.